Dobry. A przede mną siedzi Jacek Żalek, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Jest pan z zawodu prawnikiem, co nam doskonale pasuje, bo pierwsze pytanie dotyczy następującej sprawy. Sejm właśnie zajął się projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, aby podnieść granicę między wykroczeniem a przestępstwem. Chodzi o to, że teraz jak ktoś ukradnie przedmiot za 249 zł, to jest wykroczenie, a Ministerstwo Sprawiedliwości chce przenieść to, a powyżej przestępstwa, a Ministerstwo Sprawiedliwości chce przenieść to na 1000 zł. Czyli można kraść do 999 zł bezpiecznie. Absolutnie tak? Nie można tak mówić. Każdy czyn przewłaszczenia mienia, czyli kradzieży, jest naganny. Różnica polega na tym, że inny jakby reżim obowiązuje w przypadku przestępstwa, a inny w przypadku wykroczenia. Ale właśnie ta propozycja ministerstwa służy temu, żeby te przestępstwa, które dzisiaj mamy, gdzie wartość skradzionego przedmiotu to jest, powiedzmy, oszacuje się na 300 zł, wtedy bywa, że sądy, te, które stosują prawo, uznają, że skoro to jest znikoma wartość, bo ktoś mógł ugrać za 3 miliony, a tutaj jest raptem 300 zł, to umarza postępowanie. Natomiast w przypadku wykroczeń nie będzie żadnego umorzenia. I o to chodzi. O to chodzi, że dzisiaj właśnie dlatego, że jest tryb w przypadku kradzieży, która będzie rozpoznawana w trybie przestępstwa, te procedury są kosztowne, długotrwałe, zaangażowany jest prokurator i część tych spraw, żeby nie umknęły duże, gdzie mamy przypadki z korupcją na wiele milionów, te sprawy drobne do 500 zł, kradzież roweru, gdzie się szacuje, że tam może 300. Dla ludzi to jest bardzo dotkliwe. Ależ oczywiście, dla ludzi, którzy są okradani, Tylko to, że jakiś czyn jest wykroczeniem, to nie znaczy, że on przestaje być karany, tylko on jest w innym trybie karany, w trybie, który ułatwia szybkie ukaranie bez uruchamiania całej machiny aparatu sprawiedliwości i jest dużo skuteczniejszy. Ale jest podejrzenie, że ministerstwo tutaj uległo naciskom właśnie prokuratury i kierownictwa policji, które chcą sobie w ten sposób poprawić statystyki, bo wtedy rzeczywiście przestępczość spadnie radykalnie w Polsce. Na papierze przestępczość tak naprawdę to też jest w takim powszechnym rozumieniu przestępczość. To nie jest tak, że nagle okaże się, że w Polsce zmniejszyła się przestępczość, bo w powszechnym rozumieniu przestępstwem jest każda kradzież, niezależnie od wartości ukradzionego przedmiotu. Natomiast chodzi o to, żeby skutecznie te drobne kradzieże, powiedzmy do 1000 zł, żeby te drobne kradzieże były skutecznie i szybko karane. I to o to chodzi. Tak samo ta osoba jest karana. To, że jest w innym trybie, to, że się nie uruchamia mozolnej machiny państwowej, kosztownej, to nie znaczy, że te czyny nie będą karane, to jest po pierwsze. Po drugie, one będą dużo, dużo surowiej karane, dlatego że przestępca za 300 zł nie będzie jego postępowanie nie zostanie uznane nie będzie znikomej szkodliwości czynu, w związku z tym zostanie ukarany z pełną surowością. Ale złodzieje to wiedzą, złodzieje sklepowi z kalkulatorami podobno nawet potrafią kraść, żeby sumować te kradzione przedmioty, żeby nie przekroczyć granicy wykroczenia. Ale to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że nasze państwo jest niekonsekwentne, dlatego że trzeba by uzupełnić te przepisy. Ja nie znam, bo mówimy tylko i wyłącznie o tej kwestii związanej z wysokością, z limitem, czy to tak jak dzisiaj jest 350 zł. 250. To jest pole oczywiście do dyskusji, natomiast nie rozmawiamy o całym systemowym rozwiązaniu, że tak samo powinna być recydywa. I tutaj nie powinno być, chodzi o to, żeby skutecznie karać te osoby, żeby ten tryb był w takim rozumieniu potocznym uproszczony w tym znaczeniu, że jeżeli policja stwierdza to wykroczenie,
to nie trzeba uruchamiać całego aparatu organów ścigania. Panie pośle, a nie boi się pan, że, bo to forsuje pana polityczny przyjaciel, sojusznik z prawego, konserwatywnego skrzydła Platformy, minister Gowin, że on otwiera sobie nowy front, taki niepopularny działania obok małych sądów. Ale to jest właśnie kwestia, czy koncentrujemy się, czy chcemy usprawnić organy ścigania, bo jeżeli policja o tym mówi, to ja zakładam, że to wynika z tego, że dziś jest inna procedura karna. I proszę sobie wyobrazić, że procedura w przypadku zabójstwa w zasadzie będzie niemalże taką samą, jak procedura w przypadku przewłaszczenia czy zwykłej kradzieży za 300 zł. Tak? I wtedy, jak trafia taka sprawa, a tak samo mozolnie będzie procedowana do sądu, to sąd, który sądził do tej pory jakąś grabież, jakiś gwałt, jakąś na wysoką kwotę korupcję i dostaje taką sprawę, to wtedy ta sprawa nie jest należycie, nie jest w takim rozumieniu społecznym, takim odczuciu społecznym, tak samo surowo karana. A właśnie jeżeli to będzie wykroczenie, gdzie tylko i wyłącznie będą tego typu sprawy, to nie będzie takiej kategorii jak znikomość, no bo to wszystkie te kategorie w porównaniu do zabójstwa, nie wiem, gwałtu, rabunku, no są znikome, tak? Ale dotkliwość społeczna, to o czym pan redaktor mówił, dotkliwość społeczna tych drobnych kradzieży jest ogromna, bo jest ich po prostu dużo i dotykają niemalże każdego. Panie pośle, a zmieńmy teraz temat. Dzisiaj debata w Sejmie będzie nad wotum nieufności wobec rządu pana premiera Donalda Tuska z panem profesorem Glińskim w roli głównej. Rozumiem, że opozycja się aktywizuje bardzo dobrze, bo opozycja wbrew pozorom ma ważną rolę w systemie parlamentarnym. Ma dopingować koalicję rządzących. Okej, okay, to ma inspirować. Ale to jest taka jest teoria. Zajdźmy do poziomu praktyki. Jaki to ma znaczenie dla Platformy? To jest zagrożenie dla Platformy. Mi nawet nie chodzi o głosowanie, tylko o cały ten projekt z profesorem Glińskim. Czy zagrożenie nie, dlatego że zagrożenia dla Platformy tkwią w Platformie. To jest wyzwanie dla PiS-u. Tak, to widać w ostatnich dniach, to prawda. Moim zdaniem chyba pan redaktor przesadza z tym, że widać to, że... No, było widać. Nie uważam tak. To, że politycy dają sobie czas na to, żeby ustalić harmonijne reguły współpracy, to świadczy o klasie politycznej. Mogliby się awanturować, a do tego przywykliśmy w poprzednich kadencjach. Być może jest taka drobna tęsknota za takim spektaklem politycznym. Wydaje mi się, że jednak taka wewnętrzna debata, nawet jeżeli jest ożywiona, to ona służy temu, żeby ten ferment intelektualny był wykorzystywany do wypracowania najlepszych rozwiązań. Siłą Platformy jest to, że jest różnorodna i zawsze istnieje oczywiście ryzyko, że ta różnorodność, jeżeli nie będzie służyła wyłonieniu wspólnych, opartych o wyłonienie najlepszego projektu pomysłów, może prowadzić do podziału. I tutaj chodziło o to, żeby uniknąć właśnie takiej sytuacji. A wracając do profesora Glińskiego, to jest taka persona, która odegra jeszcze swoją rolę w polskiej polityce, pana zdaniem? Trudno powiedzieć, dlatego że meteor, który przemknie przez niebo. Moim zdaniem to jest kwestia odpowiedzialności PiS-u, czy chce instrumentalnie potraktować profesora Glińskiego, czy też chce jego potencjał wykorzystać do budowania. A pan, bo on pracuje, bo pan mieszka w Białymstoku, a profesor Gliński tam pracuje na uniwersytecie. Nie miałem okazji poznać pana profesora. No, wróćmy jeszcze na moment do Platformy. Już ostatnie pytanie. Co ze związkami partnerskimi? Będzie taka ustawa? Znaczy, to nie jest kwestia związków partnerskich, tylko to jest kwestia uporządkowania katalogu praw cywilnych, które przysługują parom nieformalnym. I tutaj w mojej ocenie, jeżeli wyznaczymy jasną granicę między konkubinatem a małżeństwem,
to istnieje duże pole do dyskusji na temat... Coś się nazywa trwałe pożycie, tak? Tak, wspólne pożycie to jest taka definicja używana przez Sąd Najwyższy. Dziękuję. Jacek Żalek, Platforma Obywatelska, był gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję uprzejmie. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze za 5 minut 9.